Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej fluxem. Jest jakaś emotka z Galactic Footballem, Janko coś chyba dodawał. Mówimy na nią ale... oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu. Głośniej. Najwspanialszego sportu we wszechświecie. Już daję. Niestety, 15 lat temu planeta Akilia padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w Pucharze Galactic Football. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Arch coach. Dobra. Ale nadzieja powraca. Ach. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Ktoś ma przyciemnie te lampy i napieprza po gałach. Galactic trochę przyciemniło. W poprzednim odcinku. Wiesz, gdzie on teraz przebywa? Znalazłem go, chociaż wcale nie szukałem. Co? Chcę przeprowadzić testy. Jest zmieni jakoś na Full HD? Że możemy nie ma. Przywrócić oddech Akilian. Wybierzemy najlepszych spośród was. To jest Holotrener. Wirtualna maszyna treningowa. Gotowy? Start! Już drużynka została wybrana jak wcześniej. Było? Rewelacyjnie! Arch, muszę znaleźć Archa. Chcesz należeć do jego nowej drużyny? Rocket, ojciec wie, że tu jesteś. Miłego wieczoru, Witusi Czap. Kochamy was, Peepolowe. Jesteście wspaniali, widzę Peepo Happy. Dzięki, pozdrawiam, B. Pozdro. O, oddech! Clamp i ja wreszcie wybraliśmy 8 z was. No i na tym zakończyliśmy. A ty musimy myślałem, że... zwołać stowarzyszenie Fluxa. Stricte męska drużyna będzie. A tu jest męsko-żeńska. No nareszcie coś zaczyna się dziać. Z większej jakości nie da się. Odcinek trzeci. Wyzwanie. Kwatera główna stowarzyszenia Flux. Bardzo źle, że Archowi nie udało się odnaleźć oddechu Akilia. Boimy się, że powrót tego Fluxa zdestabilizuje wszechświat. Doskonale wiemy, że oddech wcale nie jest tak wszechmocny. Wbrew temu, co powtarzacie, nie jest on odpowiedzialny za epokę lodowcową, która ogarnęła planetę. Czyżbyś była lepiej poinformowana niż ja, Dame Simbaj? Naszym obowiązkiem jest uniemożliwienie korzystania z Fluxa poza boiskami piłkarskimi. Stosowany zgodnie z regułami gry nie stwarza zagrożenia. Wiem, mistrzu Simbra, ale nie mamy pewności, czy za Archem nie stoi technoid. Znam Archa. To nie jest człowiek, który sprzedałby się technoidowi. Być może, ale mimo to niepokoi mnie kilka istotnych faktów. 6 dzieciaków spośród 8, którą wybrał, zapadło kilka lat temu na dziwną, niewytłumaczalną gorączkę. Wszyscy urodzili się zaraz po wielkiej eksplozji, której kulisy do dziś są niewyjaśnione. Musisz przyznać, Dame Simbaj, że konsekwencje tego wyboru mogą nas jeszcze zaskoczyć. Jakiś meczek niech pierwszy zagrają. Mikrolodzik? Jest, jest. To ta co oddycha, chyba. Nie do wiary. Jak ona to robi? Musimy się przyjrzeć. Może ma skrzydła? Nie przesadzajcie, chłopaki. To nie jest anioł. Anioł jest tam. O kurwica. Dobrze, przejdźmy do kontroli nad piłką. Wstań? Po co? Szybkość maksymalna.
Co ja widzę, widzowie? Oczy mi nie mylą? Wow! Jak na nich patrzę, jak biegają, to aż mi się już nie chce. Aż mi się spać chce. Jakbym miał pomyśleć, że tu ja biegam. Do tej pory myślałem, że futbol to gra zespołowa. To prawda. Kiedy zagramy normalny mecz? Chciałbym się zdrzemnąć na bramce. Już wam mówiłem, że to nie jest dziecinna zabawa. Nie wybrałem was po to, żebyście przyjemnie spędzali wolny czas. Mamy stworzyć profesjonalną drużynę, zdolną do pokonania najlepszych w lidze. Zagracie mecze, kiedy przyjdzie czas. Czyli kiedy? Najwyraźniej nieprędko. Ale z ciebie głupek, Micro Ice. Czemu jeszcze nie udusiłem tego kolesia? Myślę, że się go boisz. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Zawsze znajdziesz odpowiednie słowa, by mnie pocieszyć. Odezwała się do któregoś z was? Do mnie ani słowem. Zmęczonych treningiem zapraszam do gabinetu odnowy biologicznej. Hej, nareszcie dobra wiadomość. A czy ja coś mówiłem o dobrych wiadomościach? Au. Zaraz dostanę choroby morskiej. Powiedz Dzięki, mi, szakal. Po co my to Trochę robimy? Zostało Żeby jeszcze. Grać w piłkę cały dzień. Mogło być gorzej. Wolałbyś pracować w kopalni? Musiałbym się poważnie zastanowić. A! Bierzcie przykład z mojego brata. Jego filozofia jest bardzo prosta. Dzięki, Nordix. Chciał mnie pan widzieć. Ciebie tak, ale bez kamery. Przepraszam. Tia, kiedy odkryłaś oddech Akilia? Co takiego? Od jak dawna wyprawiasz takie cuda z piłką? Dokładnie nie pamiętam. Byłam bardzo mała. A twoi rodzice? Jak na to zareagowali? Nawet o tym nie wiedzą. Są bardzo ważnymi dyplomatami. Ciągle podróżują. Wychowały mnie opiekunki. Ale wiedzą, że tu jesteś, prawda? Nie dostał pan od nich wiadomości? Tak, tak, dostałem. Dajemy naszej córce Ti pozwolenie na grę w pańskiej drużynie. Jesteśmy z tego bardzo dumni, panie Arch. Oj. No dobra, przygotujmy się do programu. O, mamo, mamo! Nie wiem, co mam założyć. Za godzinę wystąpię na żywo. Możesz w to uwierzyć? Będziemy w wiadomościach Arkadii. Cały wszechświat nas zobaczy. Pomóż mi! Weź się w garść, May. Załóż to, w czym ci najlepiej. Ale ja we wszystkim wyglądam najlepiej. Byłoby ci pięknie w niebieskim. Pasuje do twoich oczu. Gdybyś nie zauważył, to nie twój pokój. Tak, tak. Zauważyłem. Uwierz mi na słowo. No właśnie, kolego. Nie wierzę ci. Ona ma głos jednej z odlotowych agentek. Przeliczyłeś. Myślałem, że pójdzie mi zdecydowanie łatwiej. Nie wiem, której. Chyba przebierzesz się przed programem? Nie mam zamiaru tam iść. Nie chcesz być w telewizji? Wolę być po drugiej stronie kamery. Wiadomości Arkadia obiegają cały wszechświat. Dokładnie tak. Nadajemy z małej planety Akilian. Ostatnio zaczyna się u nas dużo dziać. Nie zaprzeczysz temu, prawda, Kali? Nie, nie zaprzeczę, Nork. Nadajemy dla was na żywo z miejsca, które niektórzy uważają za przeklęte od czasu przyjścia epoki lodowcowej. Jestem na starym stadionie na Akilianie. Jak widzicie, nic tu się nie zmieniło. Śnieg i lód nadal odstraszają zwykłych śmiertelników.
Ale podobno już niedługo, wkrótce to miejsce znowu zacznie tętnić życiem dzięki pewnemu człowiekowi, nie byle jakiemu człowiekowi. To Arch, była mega gwiazda drużyny Akilian. Mimo, że murawa boiska do niczego się nie nadaje, zdatne do użytku są podziemne pomieszczenia i stadionowe korytarze, które w szczęśliwy sposób uniknęły zniszczenia przez lód. I teraz są odnawiane przez niewielką armię robotów. Arch zgodził się odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Wiemy już, że ma zamiar przywrócić kult piłki nożnej na naszej maleńkiej planecie. W tym celu zebrał utalentowaną sportową młodzież. Jest znany ze swojej życzliwości wobec mediów, o czym mam nadzieję się przekonamy. Poznamy także bliżej tych młodych ludzi, szczęściarzy, których wybrał spośród wielu, by wspólnie podołać wyzwaniu. Zasadnicze pytanie brzmi, czy wystarczy... Co robisz, tato? Doskonale wiesz, że moje ostatnie słowo brzmi nie, więc po co się ranisz, oglądając to? To nie ja siebie ranię, ty to robisz! Arch jak zwykle cofa się kilka kroków, tłum wstrzymuje oddech. Możemy być świadkami bezprecedensowego zwycięstwa, Killian! Też beki? O. Podobno porozumiałeś się z przedstawicielami Ligi, by twoja drużyna oficjalnie wystąpiła w następnym Pucharze Galaktyki. Tak, to prawda. Nie sądzisz, że to za wcześnie? Niech o tym zadecyduje Liga. W tak krótkim czasie stworzysz drużynę, która powalczy o mistrzostwo? Spróbuję. A Red Tigers? Co się stanie z oficjalną drużyną Akilian? W pucharze Akilian reprezentować musi drużyna lepsza. Przekonamy się, która to będzie. Ciekawe. Co myśli o tym twój były przyjaciel i kolega z boiska? Trener drużyny Red Tigers, sławny Artregor Nexus? Artegor uwielbia współzawodnictwo, zatem na pewno nie odmówi zmierzenia się z klubem teoretycznie słabszym niż jego. Zachowujesz się tak, jakbyś bał zmierzyć się z Archem. O czym ty do licha mówisz? Nie obawiaj się. Masz lepsze zaplecze treningowe. Twoi zawodnicy trenują dłużej niż jego. Nie boję się nikogo i niczego. Zwłaszcza Archa. Jestem dużo lepszym trenerem niż on. Zawsze byłem od niego lepszy. Odpal od początku, bo mnie nie było. No nie ma. Dobrze, przeciwstawił się rodzicom. Znaczy tacie. Nie chybił ani razu. Nie widziałem lepszego rozgrywającego. Och, nie ma mowy. To jakiś koszmar. Nie wyspałeś się? A ja spałem jak niemowlę. Tak. I przy okazji przez całą noc opowiadałeś.
że jesteś najwspanialszym piłkarzem we wszechświecie. Oka nie zmrużyłem. Mówiłem przez sen? Mówiłeś to złe słowo. Wrzeszczałeś, jakbyś zdobył puchar i to całkiem sam. Żałuję, że cię nie nagrałem. Czemu nie... Co czemu nie? Czemu nie możemy wygrać? Ta, jasne. Przestań śnić, stary. Lepiej weź zimny prysznic. Witam wszystkich. Macie dokładnie 30 minut, żeby się przygotować i stawić w pokoju holotreningowym. Rozchmurz się, Micro Ice. Nareszcie zagracie mecz. Zaczynamy. Dzięki, Madenfel. Zaraz będzie. Czy ten też oddycha? Ojej, ale siła! 120 km na godzinę. Wolałbym, żeby piłka leciała wolniej, za to celniej. Czego nam brakuje, Arch? Czas. Dużo czasu. To też, ale bardziej rozgrywającego. Wiesz, o kim myślę? Oho. O kurwica. Ale brama! Mała Tia świetnie wpasowała się w nasze holotreningi. Mówiłem ci, Arch, z twoimi pomysłami i moimi maszynami zaczyna nam wychodzić. Oho. Planeta Oeno, kwatera główna Ligi. Zarząd Ligi znajduje się na 15 piętrze, tak? Tak, proszę pana. Jest coś, czego nie rozumiem, Blaylock. Czemu Technoid chce, by drużyna Archa została przyjęta? Nie jestem Technoid. No tak, tak, rozumiem. A więc dlaczego ty, Blaylock, dyrektor Technoidu, nalegasz, aby ich oficjalnie uznano? Nie twój interes. Ale ja mam głosy. Tutaj wysiadam. Nawet tu się Maciek znalazł, co spoileruje? Co ty gadasz? W życiu tak ciężko nie pracowałem, jak w kopalni. Jestem cały obolały. Nawet włosy mnie bolą. Widziałam cię w telewizji. Byłeś świetny. Serio? Nie wyglądałem na spiętego? Czemu koledzy nie przyszli tu z tobą? Zostali na górze. Oglądają mecz w telewizji. Jak oni mogą na to patrzeć? Ja już mam dość.
Jeśli zobaczę jakąś piłkę, skopię ją. O, kochanie, raczej musisz przyzwyczaić się do tego widoku. Czemu tak mówisz? Usłyszałam w radiu, że wasza drużyna została oficjalnie uznana przez ligę. Teraz Austriańska Federacja Piłki Nożnej musi zorganizować mecz pomiędzy drużyną Red Tigers i drużyną Archa, aby zdecydować, która z nich zagra w Pucharze Galactic Football, który zaczyna się już za kilka tygodni. Mówię wam, wygramy ten puchar. Czuję to. Pewnie! Puchar jest nasz! Tak! Zostało nam jeszcze kilka dni na intensywne treningi. Potem towarzyski mecz z Wambas. Poradzimy sobie. Musimy mieć libero. Pamiętasz, jak nasz ojciec zabraniał nam grać w piłkę? Zaczęliśmy budować statek kosmiczny, żeby uciec na inną planetę. Gdybym wtedy posłuchał ojca, nadal miałbym nogę. Tak, ale nigdy nie doświadczyłbyś tych magicznych chwil, kiedy byliśmy drużyną, kiedy podbijaliśmy cały świat. Twój syn jest utalentowany. Dużo bardziej niż my, gdy byliśmy w jego wieku. Może być świetnym piłkarzem. Zostanie świetnym kwiaciarzem. To też dobry zawód. Jego pasją jest piłka, wiesz o tym. Ta szklarnia to teren prywatny. Czy mam wezwać policję, żebyś wyszedł? Już idę, Norata. Nie będę cię więcej nachodził w tej sprawie. Masz moje słowo. No nie jest złą pracą kwiaciarz, ale on ma predyspozycję, no. Arch! Jeden mecz. Dam ci Rocketa na jeden mecz przeciw Red Tigersom. Jeśli przegracie, Rocket wróci do mnie i zapomnimy o całej tej sprawie. Jasne? Ja nie mam predyspozycji do bycia bezrobotnym. Nie jest z tobą najlepiej, co? Tak. I tylko to lekarstwo może pomóc w mojej chorobie. A zarobki wambasowego zawodnika nie starczą na jego zakup. Rozumiem to. Ta kwota powinna ci wystarczyć. Ona nie może grać. Nigdy więcej. Rozumiemy się? W następnym odcinku. Za kogo ty się uważasz? Daj spokój. Koniec.